Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy w drugim odcinku z takiej naszej już można powiedzieć mini serii na kanale, a mianowicie top 5, kolejne top 5 moi drodzy, tym razem top 5 wypadków i kraks kolejowych. Witam was bardzo serdecznie, witam was ten śmieszny klaun, którego zgarnąłem z ulicy i stwierdziłem, że on dzisiaj zacznie odcinek, tak więc siemano. Pewnie też zauważycie jedną znaczącą zmianę moi drodzy, już tutaj możecie zauważyć, nie ma Reduxa, nie ma naszych shaderów, a to dlatego, że przeinstalowałem w ostatnich dniach GTA i po prostu nie chciałem jeszcze wgrywać, ponieważ kombinuję jeszcze jedną rzecz, nową serię i do tego po prostu nie mogę mieć wgranego Reduxa. I tak to mniej więcej wygląda, ale oczywiście fajny taki detoks, zrobimy sobie trochę od tych shaderów, pogramy na czystym, zwykłym GTA, okej, moi drodzy? I dzisiaj, tak jak mówię, 5 randomowych, tylko robimy oczywiście z tego topkę randomowych mapek, które znalazłem, które przedstawiają jakieś różne kraksy związane z pociągami. Tak więc, moi drodzy, chyba nie ma co przedłużać, jeśli oczywiście odcinek wam się spodoba, to wiecie co robić. Dzisiaj piątek, ale się jaram. Weekendu początek. Zacznijmy go dobrze, moi drodzy. Czas start. Okej, moi drodzy, jesteśmy na miejscu kraksy numer 1. Zapytacie się pewnie, Kalu, gdzie tu jest cholera pociąg, ale to jest kraksa metro i też to się zalicza jako pociąg, powiedzmy. Tak więc, moi drodzy, zaraz wejdziemy sobie na dół, zobaczmy, no to już nieciekawie tutaj wygląda z tej strony, a zobaczymy, co będzie niżej, jak tam zejdziemy na dół. No, jest oczywiście, służby już są na miejscu, bardzo dobrze, fajnie, że tak wam się ta seria spodobała, ja mam naprawdę dużo pomysłów związanych z tą serią, taką miniserią, no jeszcze tego nie nazywam serią, bo to jest w sumie taka jeszcze testowa miniserijka, ale bardzo się cieszę, dziękuję wam za taką aktywność i że tak fajnie w ogóle to odebraliście po prostu, dobra, no i jak na razie to tutaj w ogóle nie ma, zobaczcie, żadnych służb, nie wiem, czy w ogóle dobrze trafiliśmy. O, chyba jednak dobrze, dobra, tu się coś zaczyna dziać, okej, tak więc wrzućmy sobie pierwszą osobę i zobaczmy tą kraksę metra, czy to jest z tej strony? Nie, to jest raczej z tej strony, oczywiście już widać, no pięknie, wow. Co my tutaj możemy ciekawego zobaczyć? No oczywiście jest pociąg, który jest totalnie zniszczony, nie wiem co się z nim tu podziało i dlaczego ci strażacy próbują tu coś spawać, albo rozcinać bardziej, chyba coś rozcinają. No są ludzie, którzy są ranni, ja nie wiem czy oni żyją, ale chyba żyją, bo się ruszają, tak, to oni żyją, całe szczęście, tak więc no świeżo jesteśmy chyba po zdarzeniu po prostu tutaj, ponieważ no jeszcze tych ludzi nie zdążyli stąd uprzątnąć. Czy ja mogę tu wskoczyć? Oczywiście, że mogę, super, ale już do innych wagonów nie dam rady. Co się stało teraz? Co się w tym momencie stało? Wsiadłem do metra chyba, moi drodzy, i włączyła mi się ta kamera od metra, boże, co się to stało? Dobra, musimy chyba włączyć map editora, zobaczyć jak to z góry wygląda. Z prawej, z lewej strony oczywiście, no po prostu zwykła kraksa na stacji. Zamysł dobry, wydaje mi się, że wykonanie mogłoby być ciutkę lepsze, tak więc ode mnie takie 5 na 10. I pamiętajcie, że piszcie w komentarzach pod koniec, która mapka wam się najbardziej spodoba. A dzisiaj mamy dobre mapy, uwierzcie mi. To jest taka mapka rozgrzewkowa, fajna koncepcja, mogło być lepiej. Co ten strażak robi pod metrem, nie mam pojęcia. Tu jeszcze taka ciekawostka, zobaczcie na to. Chyba autor wrzucił śmigłowce, które się palą i to wygląda i daje efekt, jakby się paliło to metro. Dobra, lecimy dalej. Szybki teleport na pustyni i jesteśmy już tutaj. Tu mamy kolejną mapkę. I co tutaj się stało tak w ogóle, to ja nie mam zielonego pojęcia. Zobaczcie, ludzie, którzy mieszkają tutaj w tej wiosce, wszyscy przyszli, normalnie są tak podjarani, że każdy kręci telefonem tą całą akcję. Czy tam przejechało to właśnie policjantów, czy strażaków? Uwielbiam GTA po prostu, wszystko naraz, zaczął jechać pociąg, który zabił policjantów, boże, strażaków, okej, nieważne, nieważne, skupmy się na tym, moi drodzy. Co my mamy na samym wstępie? Wow, tu jest drastycznie, tu jest ostro, no tutaj leżą ludzie. Też chyba żyją, tak, ruszają się, no ale coś jest z nimi nie tak, zobaczcie, ogólnie koncepcja świetna, po prostu rozbił się pociąg, który lewituje w powietrzu, no magia GTA, tak jak mówiłem. Możemy pod nim przejść, ale ogólnie zobaczcie, jest tutaj wrak autobusu i czy tutaj coś w środku leżało, jakieś szczątki człowieka? O Boże, czy wy to widzicie? Tutaj naprawdę się podziała ostra masakra. Leżą szczątki i ciała ludzi po prostu. No i też świeże ciało pana strażaka, którego przejechał pociąg przed chwilą. I tutaj też, i tutaj też. Tak więc no nieźle. Ale zobaczcie, wygląda to naprawdę super. I ta mapka już zdecydowanie więcej ode mnie punktów dostanie. No bo jest naprawdę fajnie wykonana. No tutaj zobaczcie, leżą jakieś siedzenia, powypadały z tego oczywiście autobusu. Tak więc naprawdę mega i mega się jaram. Oczywiście, o, tutaj spanikowany kierowca musi
musi zrobić swoje i uderzyć i zniszczyć sobie samochód. Kocham GTA po prostu, naprawdę. Wow, nawet, zobaczcie, nawet ludzie na motorach sobie przyszli zrobić zdjęcia. To znaczy zatrzymali się po to, żeby nakręcić tę całą akcję, nieźle. Ja bym chciał jeszcze na map editorze oczywiście sprawdzić, jak to wygląda tak z daleka. No, gdyby nie ten lewitujący, kurczę, ale tutaj też nam coś lewituje, tak? Czy mi się wydaje? Nie, tu nie lewituje, ale tutaj nam lewituje. Gdyby nie ten lewitujący właśnie pociąg, jakby on był troszkę niżej, to by było naprawdę mega, by było chyba 10 na 10. Ale że no jest lewitujący, no to takie 8 na 10, ale mapka naprawdę super. Tutaj jeszcze mamy jakiś samochód, który też został zniszczony, totalny wrak. Oho, i znowu, uwaga. Magia po prostu, magia GTA. Mordki, jesteśmy przy kraksie kolejnej. I tutaj możemy zaobserwować już, że coś się wydarzyło na tym moście, tylko zobaczcie, na moście nie ma zupełnie nic, jest masa strażaków, masa jakichś pobagowanych dziwnych rzeczy, jak na przykład ognisko, które pali się w powietrzu, ale no to już, tak jak mówiłem, GTA rządzi się swoimi prawami. Oni tak jakby szukali po prostu pociągu, którego nie ma, więc logicznym jest, że mógł wpaść do wody i tak też będziemy zaraz patrzeć. No zobaczcie, że dym unosi się spod wody, no też to trochę dziwne jest, ale okej, powiedzmy, że jest spoko. Że to jest GTA i rozumiemy to wszystko. Tak więc, moi drodzy, nie wiem, czy uda mi się gdzieś tym klaunem wylądować tutaj. Po prostu będę musiał chyba, albo dobra, spróbujmy wylądować jak... A, i takie szybkie info, Mordko, dziś jest piątek. Wiesz o tym, zalogowałeś się na swój kanał YouTube, założyłeś sobie kanał na YouTube, zasubskrybowałeś mój kanał, mam nadzieję, Mordko. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, tutaj już ci się w tym momencie gdzieś chyba z tej strony mojej, tak? Gdzieś tutaj? Nie, z tej. Z tej strony widzisz, jak mój drogi, masz zasubskrybować kanał, to znaczy możesz oczywiście. Jeśli chcesz być na bieżąco, możecie sobie kliknąć dzwoneczek. Ja bardzo propsuję te osoby i daję im serduszka, które piszą, że dzwonkuję kanał i subskrybują. Tak więc, Mordko, jeśli tego nie zrobiłeś, tu masz instrukcję, jak to mniej więcej zrobić. Dobra, skupmy się teraz. Mamy oczywiście telewizję na miejscu, no bo jakby inaczej, wszędzie jest telewizja. Spierdzielać stąd, bo ja muszę przejść. Mamy wodę, mamy tutaj łódkę, tak jakby śledczych, którzy szukali tutaj coś, cokolwiek. Strzelam, że coś jest pod wodą. Aha, o, tutaj coś mamy, widzicie, są jakieś szczątki, z tego co widać, jakaś walizka. Wrak naszego pociągu oczywiście, gdzieś tutaj powinien spoczywać, ale ja go nie widzę jak na razie. Dobra, rozejrzyjmy się bardziej z tej strony, czy tutaj coś widać? Nie bardzo, tutaj jest kolejna łódka, ale nie... O, jest pan... O, są, zobaczcie, są strażacy. Są też wagony, które spadły, zobaczcie, wpadły tutaj w tą przełęcz, w ten taki fake wodospad, tak jakby, okej, coś tutaj mamy jeszcze? Coś jest, tylko że coś jest, aha, znowu jest ten helikopter, znowu ten manewr, że przez to widać jakby on dymił, okej. Ale czy coś jeszcze oprócz tego mamy, bo ja tego pociągu nie widzę, dalej tej lokomotywy przynajmniej tutaj nie ma, no wagony są, ale gdzie jest lokomotywa? Nie do końca rozumiem. Nie ma jej, wow, ile tu jest kamer, no ale nawalił tych kamer. W ogóle patrzcie, jaka to jest jazda, że można tak łatwo sobie, o, tworzyć mapki. Właśnie map edytorem, zobaczcie, że to jest fajna zabawa. Teraz ja porobiłem trochę kamer. Może kiedyś stworzę własną mapkę, może wy robicie mapki, moi drodzy. Jeśli ktoś z was robi mapki, niech da znać w komentarzach, kurczę, bo będę mapki od widzów może sprawdzał. Albo od razu to zrobimy, moi drodzy, teraz wyświetla wam się mail, na jaki możecie wysyłać swoje mapki. Tak, będę odczytywał i może nagram jakąś fajną, jeśli to faktycznie jest wasza mapka. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Raczej nic, moi drodzy. 3 na 10 według mnie. Jakoś wrażenia nie zrobiło na mnie zbytnio. Mogło to wyglądać lepiej, tej lokomotywy zupełnie nie ma. Dużo ludzi, dużo niby się dzieje, ale tak naprawdę nie ma tutaj nic ciekawego. Tak więc, moi drodzy, lecimy dalej, bo czas nas nagli. Okej, Mordki, jesteśmy, czwarta mapka. Ta wygląda naprawdę kozacko. Już widzę, że ona będzie naprawdę mega. Sprawdźmy szczegóły i zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Wow, tutaj nastąpiła naprawdę potężna kraksa. Uderzenie musiało być, patrzcie, tak mega duże. O Jezu, tu są szczątki ludzi znowu. Tak mega wielkie, że zobaczcie, zarył po prostu, rozwalił asfalt, rozwalił jakiś rower, tak więc ja nie wiem, chciałbym zobaczyć, kurczę, fajnie by było, jakby ktoś napisał takiego skrypta, żebym ja na żywo, żebyśmy mogli po prostu zobaczyć, jak to wyglądało. Nawet jest ciągnik, skąd tu się wziął ciągnik, może ten pociąg go transportował, nie mam pojęcia, ale patrzcie, totalna masakra, jakiś samochód tutaj nam się napatoczył nawet, ludzie, masakrycznie dużo gapiów, oczywiście. Wow, tam się coś baguje z tyłu, ja nawet nie chcę wiedzieć, co to jest. Rozwalił, kurde, jakiś sklep. Mega, moi drodzy, naprawdę ten mod zrobił na mnie ogromne wrażenie. Oczywiście, tak jak mówię, magia GTA. Ktoś musi tutaj panikować, oczywiście. Kierowcy muszą się wpierdzielać w tą lokomotywę, która tutaj zaryła.
ale naprawdę, drzewo nawet tutaj uszkodzone, oczywiście telewizja musi być, masakra, chcę to sprawdzić z góry, z lotu ptaka chcę to zobaczyć, naprawdę wygląda to mega imponująco, zobaczcie, co tutaj się podziało w ogóle, jaka totalna kraksa, totalna demolka, wszystkie tory uszkodzone po prostu, zablokowali oczywiście całą sieć trakcyjną i no i będą musieli sprzątać tutaj w Los Santos, nasze ludki z Los Santos właśnie. Wow, ode mnie 10 na 10. Ciekawe jak od was, dajcie znać, czy wam też ta mapka najbardziej spodobała, czy może jakaś inna. Możecie zrobić całe zestawienie sobie 5 najlepszych mapek. Okej, tak więc no naprawdę mega. Okej, no i to by była chyba 4. mapka. Lecimy teraz z 5. ostatnią i powoli będziemy kończyć. Okej, mortki, ostatnia nasza mapeczka dzisiejszego odcinka. Okej. Świetnie, dzisiaj nic mnie nie zaskoczy już, nawet helikopter lewitujący w powietrzu, super. Okej, patrzmy, co my tutaj mamy, moi drodzy. Oczywiście tłum gapiów, bo jakby inaczej. Zablokowane dojście do oczywiście naszej lokomotywy i naszego pociągu, który się wykoleił, z tego co widać. Ładnie musiał, kurczę, polecieć, ponieważ no zobaczcie, jest na dachu, totalnie zaczął dachować pewnie. Okej, myślałem, że tu ktoś nie żyje, ale tu chyba jest wszystko w porządku, mechanicy, chociaż ten mógł być kierowcą tego pociągu, zobaczcie, no tutaj jest przy nim medyk, tak więc chyba tak, chociaż nie, ten też coś z nim jest nie tak, tak więc może to byli pracownicy po prostu, którzy jechali tym pociągiem, ale moi drodzy, mapka taka 2 na 10, nic tutaj specjalnego nie ma, nagle, co to się tu pojawiło, nie mam zielonego pojęcia, co się w tym momencie stało, miga to wszystko, tak więc to tak średnio bym powiedział, moi drodzy, i to by było chyba na tyle. Od kolejnego odcinka takiej topki. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał i mam nadzieję, że widzę się z wami już jutro na YouTube. Jeśli tak, możecie dać znać w komentarzach, że będziecie. No i co, mortki, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Już w niedzielę, czyli pojutrze, przygody Timiego. Bardzo fajne przygody Timiego będzie się działo, tak więc zachęcam, moi drodzy, do subskrypcji kanału. Jeśli, mortko, zasubskrybowałeś kanał, bardzo się cieszę z tego powodu. Możesz też dać znać w komentarzach. Lubię, jak piszecie komentarze, tak więc dawajcie znać, moi drodzy. Dzięki wielkie, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. To by było na tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego odcinka, który będzie już w niedzielę. Popatrz.